Chciałem serdecznie Państwa powitać na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan profesor Michał Klimecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny historyk wojskowości, a naszym dzisiejszym tematem jest wojna na Ukrainie, czy o Ukrainę 2014-2022. Ja myślę, że temat tłumaczy się sam z siebie. My jako środowisko narodowców polskich jesteśmy zainteresowani wszystkim, co wpływa na byt narodu, a ta wojna, co mówiliśmy już niejednokrotnie, ma dla nas znaczenie, wszystko to, co tam się obecnie dzieje, ma dla także narodu polskiego znaczenie żywotne i powinniśmy to śledzić i zdobywać wartościowe informacje i wartościowy ogląd rzeczy. I tutaj nasze spotkanie traktujemy jako nasz skromny wkład w dzieło poznawania realiów tak bardzo ważnych dla naszego bytu. Z mojej strony to jest tyle. Przypominam, że pytania po wykładzie pana profesora. Oddaję już głos naszemu prelegentowi. Proszę. Szanowny panie doktorze, szanowny panie Grzegorzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. No, musimy mówić w wielkim skrócie, bo jest to problem, który wymagałby całego cyklu wykładu. I prawdopodobnie i tak nie doszlibyśmy do jakiejś konkluzji, gdyż mamy zbyt dużo niewiadomych. Sytuacja jest określona przez wydarzenia geopolityczne, ukraińskie, polskie, a oczywiście rosyjskie. Natomiast możemy przewidywać, możemy syntetyzować wówczas, kiedy mamy wystarczający pakiet informacji, które będą sprawdzalne w rzeczywistości. Tego pakietu informacji jeszcze nie mamy. Wydawnictw źródłowych prawie nie ma. Niedawno wydawaliśmy z profesorem Karpusem książkę Czas samotności, dzieje Ukrainy 1914-1922. Ona jest w księgarniach. Jak się okazało, największym naszym problemem było dotarcie do wydawnictw źródłowych. Proszę Państwa, musimy zacząć jednak od roku 2005. Dlaczego? Dlatego, że wówczas Ukraina w sposób jednoznaczny wybrała prozachodni kurs, wchodząc w kolizję z polityką rosyjską, i wówczas zaczęła się kształtować po stronie rosyjskiej myśl, idea doprowadzenia do Ukrainy, do stanu, w jakim się dzisiaj znajduje Białoruś. Ta rewolucja, może Państwo, tu jest mapa, proszę zobaczyć. Ukraina jest podzielona na dwie części: Dnieprem, stara nazwa Borysfen, ta część wschodnia jest częściowo rosyjskojęzyczna, z tym, że nie jest to wyróżnik narodowościowy, gdyż bardzo wielu Ukraińców, którzy mówi po rosyjsku, dzisiaj w sposób jednoznaczny opowiada się za Ukrainą. No tak jak macie Państwo w Austrii tych, którzy mówią po francusku, po niemiecku. Oczywiście. I to jest, powinno być dla nas jasne. Główne miasta to oczywiście Kijów, prawie dwumilionowy, bardzo piękne miasto położone na wzgórzu nad Dnieprem. Ale jak popatrzycie Państwo też na mapę Ukrainy, tu jest Kijów, Ławra Peczerska, ta dama z podniesionym mieczem i tarczą, to jest pomnik ku chwale Kijowa i Kijowian z lat 1941-1944. Tutaj widzicie, ona stoi na takim monumencie. Ten monument jest wypełniony nazwiskami żołnierzy, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Teraz to jest rozległy też park, dodano tych, którzy polegli w wojnie w Afganistanie. Jak napisano tam, za cudą sprawę. No i słynna ukraińska Barbie, czyli ten pomnik, który stoi na Majdanie, Euromajdanie, i Euromajdan dzisiaj. Tam głęboko mamy kopułę cerkwi świętej Zofii. Ale Ukraina to jest też część historii Polski. Kamieniec Podolski, Lwów.
Tutaj mamy rynek, widać w dali basztę korniacką, widać kościół dominikanów. No i mamy to, co jest bardzo ukraińskie we Lwowie, to jest kościół świętego Jura, a przy nim tu prawie tego nie widać, pałac arcybiskupi. Pomarańczowa rewolucja była dla Ukraińców pierwszą jednoznaczną próbą skierowania się na zachód. Ale była to próba rozgrywana wówczas bardzo umiejętnie. Wiktor Juszczenko, który objął władzę bezpośrednio po zaprzysiężeniu 23 stycznia 2005 roku, wyjechał najpierw do Moskwy i zaraz potem do Brukseli. W ten sposób sygnalizując, że te dwa miasta, dwa centra polityki są dla Ukrainy jednoznacznie ważne. Premierem została Julia Tymoszenko i to, co było dramatem dla Ukrainy, to rywalizacja polityczna, częściowo też dotycząca koncepcji ekonomicznych między premier Julią Tymoszenką, Lady Ju, jak ją nazywano, a Juszczenką. Juszczenko wygrał z Janukowyczem. Po wyniku tego konfliktu we wrześniu została Lady Ju odwołana, a po kilku miesiącach odwołania premierem przy Juszczence został jego rywal, czyli Janukowicz. To wskazuje na dramat wewnętrzny Ukraińców, którzy wówczas, nie będąc aspiracjami przy Unii Europejskiej, próbowali te aspiracje realizować między innymi przy pomocy polityków, którzy byli bardzo dalecy od nich. Partia Regionów Janukowicza stała się najsilniejszą partią, a partia prezydencka stopniowo traciła na znaczeniu. Kiedy doszło do drugich wyborów, może jeszcze jedną rzecz. Juszczenko prowadził politykę, która z punktu widzenia sąsiadów nie zawsze była racjonalna. To, co na przykład bardzo mocno uderzyło polską świadomość historyczną, to było wydanie dwóch dekretów w roku 2010. Pierwszy dekret dotyczył Stepana Bandery, otrzymał tytuł bohatera Ukrainy, a drugi dekret to uznanie ukraińskiej powstańczej armii i ukraińskiej organizacji nacjonalistów za uczestników walk o niepodległość. To się nawet nie spodobało Ukraińców, gdyż według chyba najbardziej wówczas poważnej ratingowej agencji 53% Ukraińców opowiedziało się za uchyleniem dekretu, obydwu dekretów. Tylko 20-kilka procent, prawie 30% było za zachowaniem tytułu bohatera Ukrainy dla Stepana Bandery. To jest oddzielny temat, o tym kiedyś warto porozmawiać. W wrześniu 2008 roku Janukowicz rozpoczął rozmowy z Kijowem, między Kijowem a Brukselą o układzie stowarzyszeniowym. To jest miesiąc czasu po najeździe Federacji Rosyjskiej na Gruzję. Państwo pamiętacie wtedy między innymi prezydent Lech Kaczyński, prezydent Juszczenko, prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii udali się do Tbilisi, prawda, aby zamanifestować swoją solidarność z najechanym państwem. Miesiąc po Juszczenko rozpoczął te rozmowy, które były wynikiem między innymi agresji rosyjskiej. Ukraina doszła do wniosku, że musi zacieśniać związki z Zachodem, też i te formalne, gdyż w innym wypadku może spotkać się interwencja rosyjska, tak jak wówczas Gruzji. W wyborach 2010 roku Juszczenko otrzymał wybory prezydenckie kompromitujące 5,5% głosów. Czyli ten prezydent, który chciał modernizować Ukrainę, otrzymał niecałe 6% głosów. Natomiast Janukowicz otrzymał 49% w drugiej turze, a Tymoszenko 45%. 6% to były głosy nieważne. Czyli mamy tutaj prawie podobne
poparcie dla Tymoszenko, która opowiadała się za związkami z Unią Europejską i też za NATO. Natomiast Janukowicz tylko 4%, stojąc zupełnie z boku tych dyskusji, bo nie mówił ani tak, ani nie, uzyskał prezydenturę. Mówimy, że ta prezydentura była, między innymi zawdzięczał tą prezydenturę znakomitej kampanii wyborczej. Na jej czele stał Paul Manafort, to jest ten, który również stał przez pewien czas na czele kampanii Donalda Trumpa, który potrafił z dosyć nieokrzesanego, prostackiego polityka. Janukowicz miał nawet epizod, kiedy siedział w pudle za rozboje, uczynić zacnego obywatela, dobrze skrojone, ale trochę w starszym stylu garnitury, tak jakby się podobały mieszkańcom Ukrainy, stonowane koszule i całkowicie bezbarwne, niejakie krawaty, tak żeby można go było postrzegać jako swojego. Próbował temu przeciwdziałać intensywności propagandy prowadzonej przez Manaforta amerykański ambasador William Taylor. To jest człowiek, który włożył bardzo wiele wysiłku, aby przybliżyć Ukrainę obywatelom amerykańskim. Nie udało się to. Janukowicz bardzo twardo stał przy Manaforcie i wtedy chyba się rozpoczęły te pierwsze, dosyć duże, nazwijmy to, grabieże Ukrainy. Manafort po prostu nauczył Janukowicza nowego, bardziej nowoczesnego łupienia swojego kraju. Natomiast w mediach rozwodzono się nad mądrością wyborców, którzy w 2010 roku oddali głosy na Janukowicza, naprawiając w ten sposób błąd, jaki popełnili 5 lat wcześniej, wybierając Juszczenkę. Jednak Majdan, to co się wydarzyło podczas pomarańczowej rewolucji, choć nie widać tego w roku 2010, przed zwycięstwem Janukowicza, miał olbrzymi wpływ na mentalność młodego i średniego pokolenia. Po raz pierwszy bowiem to pokolenie w sposób jednoznaczny w pismach, w performansach, różnego rodzaju działaniach uznała nadrzędność społeczeństwa nad politykami. Uznano prawo do artykułowania swoich potrzeb, zarówno społecznych, jak i politycznych, oraz weta wobec egoizmu. Dotychczas, zresztą to widać w innych krajach, uważa się, że skoro wybory dały jakiejś ekipie władzę, to teraz ta władza, dopóki jest przy tej przy rządzie, hulaj dusza bez kontusza. To skończyło się w czasie pomarańczowej rewolucji. I to w jakiś sposób rozwijało się. To trzeba powiedzieć, i to wielokrotnie możecie Państwo wyczytać, zwłaszcza tym, co piszą Ukraińcy, że na Majdanie na przełomie 2004 i 2005 roku zmarł ukraiński homo sovieticus. Janukowicz złożył przysięgę prezydencką w 2010 roku, stanął na czele tak zwanego klanu donieckiego, przekazał władzę premiera Mykole Azarowowi, synowi Rosjanki i Estończyka, który się uważał i uważa za etnicznego Rosjanina. Nigdy nie wygłosił ad hoc przemówienia po ukraińsku, chyba że mu wcześniej napisano. Rozpoczął się proces powolnego, nie mogę nazwać tego rusyfikacją, ale powolnego zacieśniania związków nie tylko politycznych, ale i społecznych i kulturowych z Rosją. Na czele tych związków stanął profesor Dmytro Tabacznyk, minister oświaty od 2010 roku i będzie do kolejnego Majdanu tym ministrem, a potem również jednocześnie również minister młodzieży i sportu. Zaczęto tworzyć nową historię Ukrainy. To miało takie znaczenie, że w opozycji do tego Ukraińcy zaczęli badać własną historię, interesować się własną historią, odrzucając oficjalny przekaz.
To muszę też Państwu powiedzieć, że patrzymy na Ukraińców jako na naród chłopski, ale jest to tak jak zresztą bardzo wiele wschodnich narodów, która ma bardzo silną, prężną i zainteresowaną kulturą inteligencję. To ja się od ukraińskich kolegów dowiadywałem, jakie są nowe premiery w Polsce, książek czy filmowe. Dowiadywałem się, bo interesowali się, pytali o informacje związane z muzyką i to nawet z tą muzyką wyższego szczebla. Janukowicz podpisał z Miedwiediewem w Charkowie układ, który na 25 lat przedłużał obecność floty czarnomorskiej na Krymie. Krym, który od 1956 roku był częścią najpierw Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a potem był częścią niepodległej Ukrainy, został włączony do Ukrainy trochę prawem kaduka. Dlatego, że były to decyzje prezydiów rad najwyższych rosyjskiej, ukraińskiej i Związku Radzieckiego. Takie działania pozakonstytucyjne. Ale to nie uprawnia oczywiście, abyśmy tych granic nie uznawali, bo jeżeli popatrzymy w ogóle na granice europejskie czy afrykańskie, jakiekolwiek inne, to przy każdej prawie granicy, gdzie są elementy sporne, znajdziemy coś, co będzie, no, będzie kwestionowało tą granicę. Prawda z punktu widzenia stosunków międzynarodowych jest taka, jeżeli raz granica została uznana, to bez względu na to, jak ta granica powstała, tak jak na przykład polskie granice wschodnie, które przecież nie możemy uznać, że powstały, były zgodne z wolą naszego narodu, były po prostu częścią przymusu, pod jakim znaleźliśmy się po 1944 roku, te granice są nieruszalne. Żeby je zmienić, potrzebne są zgoda trzech podmiotów. Tego, który chce zmienić granice, tego, którego kosztem się te granice zmienia i środowiska międzynarodowego, na przykład Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jakiejś organizacji regionalnej. Prezydent uznał, Janukowicz, że dopóki flota czarnomorska będzie swobodnie dysponowała swoimi bazami na Krymie, Rosja nie będzie chciała zmienić statusu Krymu. Druga rzecz, Rosjanie zaproponowali dosyć duże ulgi ekonomiczne, między innymi w cenach gazu i ropy naftowej, które pozwalały obniżyć o 6% deficyt budżetowy. A to znowu pozwalało na uruchomienie przez Ukrainę starań o kolejną transzę kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I dopóki Janukowicz był przy rządach, Rosja, przepraszam Państwa, miała nadzieję, że nastąpi jej białorusyzacja. Czyli, że będzie powoli stawać się częścią Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a mówiąc wprost, rynku ekonomicznego i politycznego kierowanego z Moskwy. Ale tu muszę powiedzieć, że zarówno Janukowicz, jak i oligarchowie nie byli tym zainteresowani wprost. Mimo nacisków Moskwy, Ukraina nie wyszła poza status obserwatora Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. W polityce wewnętrznej Janukowicz troszkę postępował trochę jak bandyta. Aresztowania, nie mogłem, jak to określić, chyba najłatwiej puszczanie ze skarpetkami tych oligarchów, którzy byli bardziej niezależni, posługiwanie się różnego rodzaju tituszkami, czyli uzbrojonymi grupami młodzieży z różnych klubów sportowych. No i aresztował pod dosyć wzdurnym zarzutem Julię Tymoszenko, która miała jednak sporo swoich zwolenników na Ukrainie i była uważana przez państwa zachodnie za polityka, który został aresztowany z całkowitym złamaniem prawa. Kiedy
Pat Cox i Aleksander Kwaśniewski, reprezentujący Parlament Europejski, mediowali, aby Tymoszenko wypuścić z charkowskiego więzienia, ewentualnie urządzić jej uczciwy proces. Janukowicz odmawiał i wtedy usłyszał od Kwaśniewskiego, żeby zapamiętał numer celi, w której jest pani Tymoszenko, bo to będzie cela dla VIP-ów i on do niej trafi. Wybory przeprowadzone w 2012 roku dały Partii Regionów zwycięstwo, ale ono było dosyć kruche. Batkiewszczyzna Julii Tymoszenko wywalczyła 106 głosów przy 186 głosach Partii Regionów. I weszła po raz pierwszy do parlamentu partia UDAR, Witalia Kliczki. Kilka jeszcze drobniejszych partii, z których warto pamiętać, że jedną z nich, miała 31 mandatów, założył i kierował Olech Tiachnybok. To jest polityk z Lwowa, o dosyć nacjonalistycznych poglądach. Ku mojemu zaskoczeniu w jednym z wywiadów mówił o konieczności korekty granicy z Polską, bo tam część, prawda, Kubiszewskiego, czy ten, to jest część dawnej Ukrainy. Dla Ukrainy niesłychanie istotnym elementem, tego nie doceniamy, ówczesnej było Euro 2012. Po raz pierwszy Ukraińcy na olbrzymią skalę mogli się spotkać z zachodnimi społeczeństwami, hałaśliwymi, zamożnymi, umiejącymi się bawić. Te setki tysięcy w zasadzie kibiców, którzy docierali do Charkowa, do Doniecka, do Lwowa, do Kijowa, zrobiło znakomitą reklamę Unii Europejskiej. Dotychczas Unia Europejska była pewnym hasłem, pewnym marzeniem, taką baśnią o jakimś pięknym kraju, do którego warto kiedyś dołączyć. Ale tu zobaczono na co dzień, co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej. Ta swoboda robiła na Ukraińcach olbrzymie wrażenie. Zresztą samolotu było dosyć ciekawe, bo to jest łodyga, która miała symbolizować wspólną historię polsko-ukraińską. Po jednej stronie był kwiat w barwach polskich, po drugiej, jak Państwo pamiętacie, był kwiat w barwach ukraińskich, a na tej łodydze zamiast kwiatu była piłka. Naciski społeczeństwa po 2012 roku, które groziły spadkowi popularności Partii Regionów, jeżeli się nie dostosuje do oczekiwań części wyborców, spowodowały, że Janukowicz nie mógł lekceważyć prounijnych nastrojów. To samo obserwowano na Kremlu. Dostrzegano, że Ukraina już nie w swoich elitach politycznych, ale w swojej masie społecznej, zwłaszcza w miastach, wśród ludzi o średnim i wyższym wykształceniu, zaczyna poważnie traktować perspektywę wejścia do Unii Europejskiej. To już nie było hasło, to było pragnienie. Co więcej, ci, którzy optowali za Unię Europejską, widzieli w niej jedyną zaporę przed kleptokracją, nepotyzmem, szarowiążeniem się urzędników zarówno samorządowych, jak i rządowych. Te standardy unijne, które zaczęto popularyzować, budziły nadzieję Ukraińców na zmianę codziennego życia. Janukowicz, który rawirował między Moskwą a Brukselą, został przymuszony przez Brukselę do jednoznacznego powiedzenia się, czy chce Ukraina statusu państwa stowarzyszonego, czy nie. I przez Kreml, czy Ukraina jednoznacznie odmówi i zwiąże się z Eurazjatycką Wspólnotą Gospodarczą. Janukowicz, jak długo mógł, nie odpowiadał. Kiedy jednak w listopadzie w Wilnie
był szczyt Partnerstwa Wschodniego, czyli państw Unii Europejskiej, ale dotyczyło to tylko i wyłącznie kwestii stowarzyszeniowych. Gruzja i Mołdawia wystąpiły o to. Azerbejdżan w takiej dosyć koszawej formie, i to się sprowadziło w zasadzie do zmian w ruchu wizowym. Natomiast Azarow oficjalnie oświadczył 21 listopada, że Ukraina nie jest gotowa. Co więcej, zrobił chyba jedną z najgłupszych rzeczy, które można było zrobić. Zaproponował, żeby o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią dyskutować w trójkącie Bruksela, Kijów, Moskwa. No jakim prawem? Dlaczego Bruksela miała konsultować swoje działanie na wschodzie z Moskwą? To olbrzymie rozczarowanie spowodowało, że spontanicznie od 21 listopada na kijowskim placu, to jest Plac Niezależności, to był plac od zawsze manifestacji, nie tylko pomarańczowej rewolucji, ale i wcześniej. Jedna z takich rewolucji nazywała się rewolucją na granicie, bo wtedy był wyłożony granitem. To jedna z wcześniejszych rewolucji. Zaczęli się zbierać ludzie i to był zbiór ludzi spontaniczny. W zasadzie przychodzono z flagami, niekiedy ze śpiworami, bo ta moda na miasteczka, jak było przy pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, była dosyć popularna. To mogę Państwu powiedzieć, że w 2006 roku, kiedy byłem w Doniecku, tam był zjazd Ukrainistów. To niebieskie miasteczko, czyli miasteczko wspierające przegranego Janukowycza, było rozłożone na placu pod pomnikiem Lenina. I tam znalazłem zresztą ciekawą bardzo ulotkę w jednym z namiotów, która brzmiała po polsku tak: naprawimy sprawiedliwość dziejową, zwrócimy Polsce Lwów. To nie chodziło o to, aby nam oddać Lwów, które powie, że Tymoszenko nie jest, to jest jej matecznik, nie jest ukraińskim politykiem. Miasteczko się rozrastało. W pewnych momentach było to kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Co więcej, jeszcze spontanicznie uzyskiwało pomoc różnego rodzaju wolontariuszy. Jedni dostarczali koców, inni namiotów, jeszcze inni jedzenie. Pojawili się lekarze, którzy czuwali nad jakiejś tam rotacji nad mieszkańcami. Pojawili się pracownicy służb socjalnych. I miasteczko zaczęło przybierać formę bardzo zorganizowaną. Janukowicz nie wiedział, jak zareagować. Początkowo liczono na to, że przed grudniem, okresem świątecznym, ludzie pohałasują i odejdą. Kiedy inne miasteczka zaczęły powstawać, między innymi były wielkie manifestacje, największe chyba były w dawnej Rzeczypospolitej, czyli na obszarze naszych trzech dawnych województw. Kiedy te miasteczka, te manifestacje zaczęły się mnożyć, Janukowicz podjął decyzję zlikwidowania je przy pomocy siły. Zrobił to przy pomocy policji, przy pomocy Berkutu, to są elitarne oddziały prewencji policji, natomiast nie mógł zrobić to przy pomocy wojska, bo wojsko odmówiło. Były próby na wschodzie niektórych garnizonów wyciągnięcia żołnierzy, żołnierze odmawiali, zarówno oficerowie, jak i podoficerowie. I to odmawiali wprost, mimo że narażali się na wojskowy kodeks karny. Z miasteczkiem szybko związali się najważniejsi politycy. Kliczko, no, dawny mistrz bokserski, szef partii UDAR, Petro Poroszenko, późniejszy prezydent, też bardzo ciekawa postać, bo w czasie pomarańczowej rewolucji wspierał tą pomarańczową rewolucję. Został nawet chyba sekretarzem, bo prezesem, chyba sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony, takiego najważniejszej instytucji odpowiadającej trochę naszemu BBN-owi, czyli Biurowi Bezpieczeństwa Narodowego. Ale nie przeszkadzało mu to na przykład, żeby przez pewien czas być też ministrem w rządzie Janukowicza. Tutaj w roku 2014 wyłożył olbrzymie pieniądze
aby utrzymać materialnie to miasteczko. No, wyobraźcie sobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, których trzeba zaopatrzyć wodę, jedzenie, opał, trzeba postawić tojtojki, trzeba zadbać o to, aby ktoś to sprzątał, wywoził. Więc to jest olbrzymi wysiłek logistyczny. W dużym stopniu ten wysiłek logistyczny rozwiązywały pieniądze Poroszenki. Żądano ustąpienia Janukowycza, odgrażano się, że klasa polityczna i biznes zostaną przefiltrowane, aby znaleźć tych, którzy kradną albo nie. Rosja wystosowała wobec Janukowycza jednoznaczne ultimatum. W czasie Euromajdanu Janukowicz został wezwany na dywanik. Z jednej strony zaproponowano mu dosyć dużą pożyczkę, z drugiej strony Kreml jednoznacznie powiedział, że nie godzi się na jakiekolwiek zmiany w strukturach władzy na Ukrainie. Domyślamy się, ale ja tego na to nigdy właśnie dokumentów nie znalazłem, że razem Janukowicza do Kijowa przyjechali rosyjscy doradcy od tłumienia manifestacji i być może ekipa siłowa, na przykład snajperzy. W lutym rozpoczęła się konfrontacja, w wyniku której zginęło co najmniej 90 kilku mieszkańców Euromajdanu. Część ma typowe postrzały snajperskie. Według Ukraińców ta niebieska sotnia liczy 100 kilkanaście osób, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć. Sparaliżowana została prawie cała część kraju, z wyjątkiem Donbasu i Krymu. Janukowicz przestał panować nad sytuacją. Pomocną rękę wysunęli wobec niego ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski. Tutaj myślę o Radosławie Sikorskim. I w obecności rosyjskiego przedstawiciela Janukowicz zawarł z protestującymi układ. Będzie rządził do końca roku 2014, a potem odbędą się wolne wybory i one zadecydują o przyszłości. No tam jeszcze mówiono o rozliczeniu tych przypadków siłowego działania służb specjalnych itd., itd. To, co się wydarzyło, ten podpis, który złożył Janukowicz z liderami opozycji, Jaceniukiem reprezentującym Tymoszenko, z Kliczką i Tiachnym Bokiem, wydawało się, że kończy tę sytuację. Ale następnego wieczorem, kiedy przedstawiano porozumienie na placu, jeden z dowódców sił samoobrony, sotnik, tak się tytułował, Wołodymyr Parasiuk, zagroził, że przeprowadzi zamach, który w wyniku aresztuje Janukowicza i no, była tam jakaś zakumulowana też groźba wobec tych, którzy z Janukowiczem ten układ podpisali. Janukowicz nie czekał. W nocy spakował się. Prawdopodobnie był do tego przygotowany, bo z jego Osmerzechiri, jego rezydencji wjeżdżały nie tylko limuzyny, ale jakieś samochody ciężarowe. Udał się na Krym. W Krymie go podjął jeden z kutrów wojskowych rosyjskich, przewiózł na teren Rosji i odnalazł się w Rostowie nad Donem, bardzo blisko granicy ukraińskiej. I w tym momencie rozpoczyna się dopiero gra, którą bym nazwał no, grą geopolityczną. Rosja, nowe władze, na czele których stanął jako PO prezydenta przewodniczący Rady Najwyższej, czyli parlamentu Oleksandr Turczynow i premier Arsenij Jaceniuk, zostały uznane błyskawicznie przez państwa zachodnie. Oczywiście to był zamach Turczynowa i Jaceniuka, który przejęli władzę
dzięki rewolucji. Ale pamiętajmy, że rewolucja jest też swoistego rodzaju plebiscytem. Uważa się, że rewolucja to jest wola, wyraz woli większości. I nie było tutaj przeszkód, aby stwierdzić, skoro Rada Najwyższa zaakceptowała Turczynowa Jaceniuka, to te władze są, nie są legalne. Natomiast Rosja uznała te władze za nielegalne. Co więcej, zaczęła uruchamiać procesy, które miały doprowadzić do wypowiedzenia posłuszeństwa nowym władzom przez gubernatorów, czyli szefów różnego rodzaju obwodów. Rosja też uznała, że przed nowymi władzami, które nie mają legitymizacji, nie ma wobec nich żadnych zobowiązań międzynarodowych. Między innymi wynikających z memorandum budapesztańskiego, czyli tego zobowiązania Rosji, że granice, integralność terytorialna Ukrainy jest nienaruszalna. W tym memorandum też podpisy złożyli Brytyjczycy i Amerykanie. Rosja zaczęła wtedy artykułować, że to się w publicystyce zaczęło błyskawicznie rozwijać, że Ukraina, Białoruś i Rosja to jest pewna jedność, to się nazywa do dzisiaj trójjedynym narodem ruskim, to jest jakaś mistyczna formuła, i że ci, którzy chcą złamać, zaprzeczyć tej jedności, to są ludzie, którzy albo są wybrykami historii, albo są po prostu agentami, są powodowani przez czynniki zewnętrzne. Powstała taka konstrukcja, że Ukraina, Białoruś i Rosja zawsze były wobec siebie solidarne, że to jest ten trójjedyny naród, a jeżeli były jakiekolwiek kłopoty w tej jedności, to te kłopoty przychodziły z zewnątrz. To siły zewnętrzne je inspirowały. Ten trójjedyny naród uzyskał bardzo szybko odpowiednie miejsce w pismach, odezwach patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I. Jesteśmy przekonani, że w roku 2014 Rosja dysponowała już planami interwencji. Prawdopodobnie te plany interwencji powstawały w roku 2005 albo około roku 2008, kiedy nastąpiła inwazja rosyjska na Gruzję. Te plany stworzył jeden z ciekawszych wojskowych rosyjskich, generał Walerii Gerasimow. On uznawał, że można prowadzić działania poniżej progu wojny, które przyniosą taki sam sukces, jak byłyby prowadzone powyżej progu wojny. Że należy prowadzić to, co się nazywa teraz wojną hybrydową, za pomocą narzędzi politycznych, ekonomicznych, internetu, społecznych, tak aby agresor uzyskał częściowe poparcie ludności państwa, które jest przedmiotem agresji, i żeby mógł wystąpić jako obrońca praw tej ludności. Co więcej, wojsko nie musi już występować w pełnym oznakowaniu. Można przecież wypierać się tego, dopóki jest taka możliwość. I tak przeprowadzono agresję na Ukrainę pod koniec lutego 2014 roku. Początkiem jej jest spotkanie w Charkowie 22 lutego deputowanych i polityków ze południowego wschodu Ukrainy, którzy przyjęli uchwałę: do czasu przywrócenia konstytucyjnego porządku my, lokalne organy samorządowe wszystkich szczebli, także Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym i Rada Miejska Sewastopola, Sewastopol był miastem wydzielonym bezpośrednio podległym Kijowowi, postanowiliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo konstytucyjnego porządku i przestrzeganie praw obywateli, bezpieczeństwo na terytoriach. Powołano Charkowską Republikę Ludową, ona upadła po kilkudziesięciu godzinach,
ale na Krymie to się udało. Zamach przyniósł oczekiwane, bezkrwawe rezultaty. Zginęło 3, w obronie Ukrainy zginęły 3 osoby, 2 wojskowych i 1 cywil Tatar. Półwysep opanowali rosyjscy żołnierze, którzy weszli z zewnątrz bez oznakowania i odznaczeń oraz żołnierze floty czarnomorskiej. Wprowadzono też oddziały paramilitarne oraz różnego rodzaju grupy, takie jak na przykład Nocne Wilki, to jest ten klub motocyklowy z Moskwy. W warunkach opanowania Krymu przeprowadzono referendum. Ukraińcy i większość Tatarów go, to referendum zbojkotowała. Mieszkańcy w referendum wyrazili wolę oderwania się do Ukrainy i zwrócenia się do Rosji o przyjęcie. Trwa spór, czy to referendum było sfałszowane, czy nie. Ale większość analityków, politologów uważa, że nie musiano fałszować, bo w referendum wzięli tylko i wyłącznie udział ci, którzy tego chcieli, którzy chcieli tych następstw. I 17 marca Krym za suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych, czyli za oddzielne państwo, uznał Kreml. W dniu następnym ten suwerenny, niepodległy podmiot Putin wcielił do Rosji jako jeden z elementów federacji, jako jest podmiotu Federacji Rosyjskiej. Tu państwo macie pomnik tak zwanego uprzejmego żołnierza, to jest na Krymie. Jego autorem jest Sławomir Szczerbakow, jest żołnierz, do którego łasi się kot, a dziewczynka wręcza kwiaty. To jest prawdopodobnie z jakiegoś zdjęcia zrobionego. Ten symbol żołnierza i kota jest na wielu pomnikach, ja tylko państwu chcę pokazać, to jest pomnik w Białogorodzku, gdzie uprzejmy człowiek, bo tak nazywa ich propaganda, trzyma kotka po prostu w ręku. Taki miły, sympatyczny człowiek. To, że żołnierze rosyjscy postępowali brutalnie wobec manifestantów, że ułatwiali aresztowanie opozycjonistów na Krymie, tego o tym oczywiście się nie mówi. Natomiast w Ługańsku i Doniecku rozpoczęło się powstanie, albo rebelia, jak państwo wolicie. I rozpoczęła się ona, nie wiemy, czy tak na pewno było, bo brakuje nam w dalszym ciągu dokumentów, ale sądzimy, że była ona zainicjowana przez służby rosyjskie. W każdym razie część tych ludzi, których widzimy na Krymie, między innymi osłabionego Stiełkowa, czyli podpułkownika GRU Górkina, widzimy też od pierwszych godzin w Doniecku. Zresztą szybko obejmie takie ministra obrony w Doniecku. Odpowiedzią ukraińską stała się organizacja antyterrorystyczna, w związku z tym, że to jest operacja antyterrorystyczna, oficjalnie podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W praktyce kierował ją sztab generalny. Siły rządowe dosyć szybko zaczynały dobywać przewagę. Odbiły Mariupol, Słowiańsk, Kramatorsk. Z powodzeniem walczyły o lotnisko. To skończyło się we wrześniu 2014 roku. Sukcesy ATO spowodowały, że Rosja zaczęła wprowadzać zorganizowane grupy swoich żołnierzy. To były prawdopodobnie grupy batalionowe, lekkiej piechoty, ale też i pojawiały się czołgi. Na pewno te 72, bo to co wiemy ze zdjęć, oraz pojawiali się też najemnicy, między innymi z grupy Wagnera. Doszło do zamknięcia jesienią w kotle żołnierzy dużego ugrupowania ATO. Ten musieli się przebijać. Przebijali się w dramatycznych warunkach. Pod ogniem karabinów maszynowych dział, ale nie poddawali się. Jak ktoś jeden napisał, z tych żołnierzy pod Iłowajskiem widziałem trup, ale nie widziałem tchórzy. I drugie taki kocioł Rosjanie zrobili w Debalcewie, to już jest w 2015 roku. Również zamknęli dosyć duże siły ATO.
co spowodowało, iż Ukraina zdała sobie wówczas sprawę, że walcząc z separatystami jest w stanie odbić obydwa miasta Ługańsk i Donieck, natomiast walcząc z oddziałami rosyjskimi tego w stanie nie jest zrobić. Zresztą wówczas armia ukraińska była dosyć słaba. No tu trzeba było wspomnieć o tym epizodzie ze strzeleniem pasażerskiego samolotu Malaysia Airline. To jest jednoznacznie sprawka Rosja. Po tej wojnie pozostało bardzo wiele różnych symboli ukraińskich. Jednym z nich są cyborgowie, żołnierze, którzy walczyli na lotnisku donieckim. Walczyli tak długo, dopóki mogli wymieniać. Przez płytę pod ostrzałem podjeżdżały ukraińskie transportery, zabierały rannych, wyskakiwali na żołnierze po kilkudziesięciu, wzmacniali obronę. Ci najbardziej zmęczeni wycofali się. Kiedy płyta została zablokowana, cyborgowie się poddali. Jednego z nich na miejscu rozstrzelono, innych potraktowano bardzo prostacko, między innymi kazano im zjadać pagony, emblematy ukraińskie i tak dalej. Przeprowadzono ich w takim marszu hańby przez ulicę Doniecka. To było nawiązanie do takiego marszu jeńców niemieckich w czasie II wojny światowej przez Moskwę. Ługańska i Doniecka Republika, proszę zobaczyć na mapę, to są niewielkie obszary. To jest 3% terytorium wówczas Ukrainy. No i Krym, razem Ukraina straciła 7%. Władzę przejął Poroszenko. Nie był popularny, ale wówczas po raz pierwszy Ukraińcy podali dane, ile kosztuje ich ta wojna. Od 2 do 3 miliardów dolarów miesięcznie. Początkowo było to 6 milionów dolarów dziennie, potem doszło to do 3 miliardów miesięcznie. Policzcie Państwo sobie, ile miliardów dolarów straciła Ukraina od lutego 2015 roku. Nie będę Państwu relacjonował tego. Ważne jest to, że wiosną 2019 roku walkę o prezydenturę wygrał Wołodymyr Zełenski. Dla dziennikarzy był to komik, znakomity aktor sitcomu, w rzeczywistości bardzo sprawny biznesmen i organizator. Utrzymywał się nie z tego, co grał, tylko z tego, co jako producent organizował. Wiemy już dzisiaj, i to jest jednoznaczne, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania zdecydowały się wesprzeć Ukrainę. Wspierały już to w okresie Trumpa, mimo różnych kłopotów Trumpa z Ukraińcami. Putin zdołał przekonać Trumpa, że to Ukraińcy są odpowiedzialni za negatywny PR jego w internecie w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zaczęły przeznaczać dosyć dużej ilości broni. Na pewno zostało nawiązane stosunki między sztabami generalnym a odpowiednimi sztabami amerykańskimi i rozpoczęło się szkolenie żołnierzy ukraińskich. Szkolono ich według wzorców natowskich. Nieduże grupy, najwyżej grupy batalionowe, ale wówczas liczyłyby 200-300 osób, oraz o wiele mniejsze, które otrzymały nowy sposób dowodzenia. Oficerowie wyznaczali cele, datę rozpoczęcia, ale odpowiedzialność za przebieg działań, tak jak w armii amerykańskiej, spoczęła na sierżantach. Oni byli odpowiedzialni za życie swoich żołnierzy i oni byli odpowiedzialni za przebieg tych danych. No nie chcę Państwa tutaj zanudzać tym, ale powiem tak, że Zełenski w 22 roku, w styczniu, czyli tydzień, dwa przed wojną, miał 62% negatywnego elektoratu. Na pytanie, i tu
kategorycznie negatywnego. 62% Ukraińców stwierdziło, że sobie w ogóle nie życzy, aby Zełenski stawał do wyborów. 53% uznało, że nie jest zdolny do obrony kraju. Ale to się okazało nieprawdą, nie będę mówił, bo przecież wiemy, jaki jest Zełenski. Ale ciekawe są zmiany personalne w armii. W 20 roku zmienia się szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej. Obejmuje to 34-letni Kiryło Budanow, wówczas pułkownik. Do trzęsienia ziemi dochodzi w 21 roku, w lipcu-sierpniu. Stanowisko naczelnego dowódcy otrzymuje Walerii Załużny. Jego zastępca Jewchen Mojsiuk. Szefem sztabu w tym czasie zostaje Sierhiej Szaptale. Trochę później ministrem obrony narodowej zostaje Ołeksij Reznikow. Ja mówię to o górze. Cały system dowodzenia jest wymieniony. Wtedy Amerykanie są już przekonani, że kwestia agresji rosyjskiej to jest kwestia czasu. Więc to jest fragment, to co możemy obejrzeć, w jaki sposób dzisiaj, co dzisiaj zawdzięcza armia ukraińska swoim natowskim sojusznikom. Oczywiście zbywała broń od tych najsłynniejszych Javelinów. Zakupili Ukraińcy trochę tureckich tych... Brakiatarów, tak, ale o wiele więcej dostali. Dostali też od Amerykanów takie drony kamikaze, na prawdzie tylko 40 minut są w powietrzu, ale po namierzeniu celu uderzają swoją masą i ładunkiem wybuchowym, który jest. No, tego, co nie otrzymali Ukraińcy, co dopiero otrzymują dzisiaj, to są czołgi i samoloty. Według najlepszego rankingu, jaki ja znam, Global Firepower, na początku 2022 roku Ukraina była 22 armią świata. Jest o 2 oczka lepsza od armii polskiej, a w 2020 roku jeszcze była 3 czy 4 oczka gorzej. Agresja się rozpoczęła 24 lutego, prawdopodobnie o godzinie 4. Uderzono z Białorusi, gdzie było około 35-40 tysięcy żołnierzy. Zgromadzone też były Iskandery. I od strony granicy z Rosją. Ta akcja prawdopodobnie była pomieszana jako akcja policyjno-wojskowa. Nie przewidywano gwałtownego oporu. To się potem zemściło, bo Putin już chyba dzisiaj, tak pisze prasa zachodnia, wyczyścił prawie całe FSB, czyli Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Ona jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo Rosji, ale też ma prawo do działania i działa na terenach byłych republik radzieckich. Został tylko szef FSB, bo to byłoby przyznanie się do całkowitej porażki. I wyczyszczono też wyższe stanowisko dowodzenia. W dziwny sposób zniknął Szojgu, przecież przyjaciel Putina, są człowiek o bardzo oryginalnym charakterze, zna 7 języków, w tym perski, maluje na brzozie, pisze podobno całkiem niezłe utwory literackie. No, teraz przywrócono go do łaski, jest. Nie ma słowa o generale Gerasimowie, który już to musiał przygotować. Szukałem jakiekolwiek informacji, co on teraz robi. Nowym dowódcą został ktoś, kto dowodził wcześniej siłami rosyjskimi na obszarze najpierw Czeczenii, na takim średnim szczeblu dowodzenia, a potem był naczelnym dowódcą w kontyngentu, Dwornikow się nazywa, to musiałem sprawdzić, kontyngentu rosyjskiego w Syrii. Nie będę Państwu relacjonował tego. W każdym razie, co wiemy, ta pierwsza faza operacji zakończyła się porażką rosyjską. Plan, który zakładał wylądowanie na podkijowskim lotnisku batalionów powietrzno-desantowych i w ciągu kilkudziesięciu godzin dotarcia do centrum Kijowa, nawet nie zajmowanie miasta, tylko dzielnicy rządowej, czyli Kreszczatyk, prawda, plac przed parlamentem, przed Radą Ministrów, się nie powiódł. Rosjanie zostali zatrzymani w wielu miejscach, zostali stłoczeni w takie worki. Nie udało im się zająć również Charkowa, drugiego pod względem wielkości miasta.
Sukces odnosili tylko na południu, za które odpowiedzialne były wojska stacjonujące na Krymie, głównie flota czarnomorska, żołnierze floty czarnomorskiej. I ci posuwali się dosyć szybko zarówno w kierunku Chersonia, jak i w kierunku Donieckiej Republiki Ludowej i tam te sukcesy widzimy. Ukraińcy twierdzą, że do końca marca zginęło około 18 tysięcy rosyjskich żołnierzy. No, jeżeli policzymy, że na jednego żołnierza powinno wypadać 3-4 rannych, to oznaczałoby to, że większość sił interwencyjnych została, użyję nieładnego słowa, przetrzebiona. No, źródła natowskie mówią, że straty rosyjskie są o wiele mniejsze, że można to podzielić przez 2 lub nawet przez 3. W każdym razie straty rosyjskie są bardzo poważne, zwłaszcza poważne w sprzęcie. Rosjanie wycofali się z obszarów północno-zachodnich, bo tam wojska były przygotowane, jak powiedziałem, raczej do operacji policyjno-wojskowej niż wojskowej, natomiast kontynuują działania na obszarze południowym. Z wyjątkiem niewielkiego fragmentu Mariupola objęli całość od wybrzeża Morza Azowskiego aż do Krymu i to, proszę, z Państwu pokażę, to jest ten obszar, to na górze, co Państwo widzicie, to są te republiki ludowe. To jest... Tu jest... To jest mapa gdzieś, znaczy z początku kwietnia, trzeba na północy wycofać te jednostki rosyjskie. Jak będzie wyglądała teraz ta wojna? Bo to jest nas interesuje. Na co się może zgodzić? Znaczy tak, przewaga jest i była po stronie rosyjskiej. Te straty, na które sobie może pozwolić Rosja, pozwoli sobie. Natomiast Ukraina na straty sobie nie może pozwalać, bo ma ograniczony rezerwuar ludzki. Dostaje sprzęt i to bardzo dobry. Dzisiaj czytałem w którymś na zachodnich portalach, że Amerykanie rozważają nawet przekazanie F-15. No a to trzeba szkolić dosyć długo. I nie sądzę. To, co dostaje, dostaje jednak w niedużych ilościach. Jeżeli mówimy o przekazaniu czołgów T-72, no to prawdopodobnie jest to 100 czołgów czeskich, 100 czołgów polskich. To jest niedużo. No, 200 ileś miała czołgów Ukraina to z rozpoczęciem się. Chociaż ile było sprawnych, które im powiedzieć tutaj. To jest naprawdę niedużo na takie działanie. Broń, którą dysponuje, to przeciwpancerna i przeciwlotnicza, nie zawsze jest taka, jak pisze prasa. Stingery, te, które się znakomicie sprawdziły, rakiety w Afganistanie, przy dzisiejszych samolotach, takich jak na przykład Su-35, są po prostu bezsilne. Te samoloty mają odpowiednie systemy, które pozwalają im unikać prowadzenia tych działań wojennych. Muszą być na dosyć niskim pułapie. Są bardziej skuteczne wobec śmigłowców, ale też i nie do końca. Problemem dla Ukrainy jest też wielorakość tej broni. Bo to są różne. W tej chwili docierają jednostki pancerne z Wielkiej Brytanii. Ale do każdej trzeba odpowiednio przeszkolić żołnierza. Każdy ma swoje materiały pędu, swoje materiały smary, swoją amunicję, ona jest wprawdzie w dużym stopniu upodobniona, bo to są standardy natowskie, ale nie do końca. Więc jaki może być wynik według mnie tej wojny? Ale to mówię, powiedziałem Państwu, zbyt dużo niewiadomych. Myślę tak, że Rosjanie zajmą cały obszar między swoim państwem a Krymem. Na tym obszarze urządzą republiki ludowe, które przyjmą. I teraz jakikolwiek ukraiński atak będzie atakiem nie na rebeliantów, tylko na państwo rosyjskie. Natomiast na zachód od Krymu stworzą Republikę Chersońską. Byłem kiedyś w Chersoniu, to jest ładne miasto, chociaż dosyć takie ubogie. Przepiękne jest ujście Dniepru. Jak stoi się na jednym wybrzeżu, a jest tylko leciutka mgła, to nie widać drugiego wybrzeża Dniepru. Tak jest rozległy ta rzeka. Nie będzie się liczyło to, że to będą dęte
referenda, że nikt tego nie będzie kontrolował, a Rosjanie podadzą jakieś rzeczy z sufitu. Cherson w ten sam sposób może być potraktowany, czyli jako część Rosji. Co może Ukraina wytargować? Terytorialnie mi się wydaje nic. Natomiast nie wejdzie do NATO, bo za duży kłopot dla NATO. Zresztą NATO mówi wyraźnie, jednoznacznie, że Ukrainę weźmie wtedy, kiedy będzie w stanie jej bronić. Ale Ukraina może otrzymać gwarancję swojej niezależności w jakichś tam granicach do określenia. I te gwarancje mogą być zbudowane tak, jak artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, czyli traktatu o NATO. Jakiekolwiek naruszenie granic Ukrainy spowoduje natychmiastową militarną reakcję państw gwarantujących. To tyle, co mogłem Państwu w tak krótkim czasie powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, z chęcią odpowiem. Ja otwieram sesję pytań i proszę tutaj pana redaktora jako pierwszego, tak? Chciałbym zapytać o to pana profesora, czy Rosja miała możliwość opanowania Ukrainy bez wojny? Mówiło o takim scenariuszu, że w 2021 roku nie rozpoczynają tej wojny twardo, zaczynają prowadzić na ten dróg taktyczny nad granicą i po prostu skupiają się na wsparciu dla Platformy za życiem, nie wiem, Kciuka Razumkowa, no, która na początku 2021 roku miała bardzo dobre wyniki sondażowe. Była na pierwszym miejscu wśród ukraińskich partii. Tak, i muszę powiedzieć, że Putin wśród polityków też zajmował międzynarodowy na Ukrainie bardzo wielką, bardzo dobrą rolę. Według badań Centrum Razumkowa Ukraińcy przed 24 lutego bardzo mocno rozróżniali Rosję od Rosjan. Rosja była dalej, no, Rosjanie dalej byli traktowani jako naród bardzo bliski Ukraińcom. To jest bardzo dobry ośrodek badań. Natomiast sama Rosja już nie. W Rosji dostrzegano po prostu agresora i państwo, które pęta obecność. Jak Państwo się przyjrzycie historii Ukrainy, to Ukraińcy mają kłopot z stwierdzeniem, co jest ich częścią, a co jest częścią rosyjską. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, według tego Centrum Razumkowa, to są jakieś badania prawdopodobnie z końca pierwszej dekady XX wieku, albo z początku drugiej dekady XX wieku, większość Ukraińców bardziej ceniła Piotra Wielkiego niż jego przeciwnika, atamana Mazepę. Więc tu mamy pewien kłopot. Myślę, że nie było szans na to, aby Rosja mogła zbiałorusinizować, bo o to pan się pyta, tak? Ukrainę. To chciałem Państwu powiedzieć. Od 2005 roku trwają zmiany w społeczeństwie ukraińskim. To jest pomarańczowa rewolucja, to jest niedoceniane euro przez nas, które było znakomitą, po prostu znakomitą reklamą naszego świata. To jest też nasza rola, bo tu nie miałem czasu powiedzieć. Na Unię Europejską się patrzy przez Polskę. Ukraińcy dosyć dobrze znają Polskę, nie tylko dlatego, że pracują, a to są ich różne doświadczenia, ale również i dlatego, że przyjeżdżają przez Polskę. Widzą nasze sklepy, ludzi. No, inaczej pachnie i wygląda ulica, powiedziałbym, Polska, czy jakiegoś miasta, po prostu poza Lwowem, czy innym ukraińskiego, gdzie po prostu jeszcze ten poziom życia materialnego jest dosyć niski. Podawałem Państwu 380 dolarów, powiedzmy 300-900 dolarów według niektórych danych, wtedy kiedy nam się daje 15 tysięcy dolarów. No to jest kilkakrotnie mamy wyższy poziom życia. I zresztą mogę się z Państwem podzielić taką refleksją, że wielokrotnie, kiedy bywam we Lwowie i tam pracuję, to widzę autokarowe wycieczki z Białorusi. Nigdy, jak byłem na Białorusi, nie widziałem autokarowych wycieczek z Ukrainy. Dlaczego Ukraina nie może być wchłonięta przez Rosję? Po pierwsze dlatego, że Ukraińcy mają jednak pewien etos niepodległościowy,
który w dużym stopniu jest ukształtowany przez walkę z Rosjanami. My dostrzegamy UPA jako tą morderczą, krwawą, i tak powinniśmy dostrzegać, siłę skierowaną przeciwko Polsce. To jest 110, 100 tysięcy ofiar. Ale UPA walczyła równie zacięcie, z olbrzymim powodzeniem, z Armią Czerwoną. Zajmowanie Ukrainy przez Armię Czerwoną to oznaczało walkę zarówno z Niemcami, jak i walkę również z Rosjanami. A więc to jest pewien etos historyczny. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, tym, którzy znają historię, nie najlepiej się kojarzy. Bo to jest niszczenie ukraińskiej kultury, plus do tego dochodzi głodomór. To można różnie oceniać, od 3,5 nawet do 8-9 milionów ludzi, których zagłodzono na śmierć. Potem Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka miała bardzo silną opozycję, tak zwanych 60-tników. Szestydesiątnik. Tak, bo tych, którzy po prostu z lat 60. Tak, więc no tutaj Ukraińcy mają się czym pochwalić. A potem po roku 91, mówiłem Państwu o tych zmianach. Ukraińcy obserwowali świat. To jest jedno z lepiej wykształconych społeczeństw europejskich, patrząc na ilość osób ze średnim i wyższym wykształceniem. I dostrzegali zalety życia po naszej stronie granicy. A co może zaproponować Rosja? Wspaniałą kulturę, zgadzam się z tym. Ale z technologii co pan ma w domu? Lodówkę, telewizor, samochód? A co pan ma w domu z tym? Ma pan jakieś, nosi pan coś rosyjskiego? Kałasznikow. To jest problem. Kiedyś był. Kiedyś tak, oczywiście. Kiedyś były świetne zegarki nakręcane, między innymi pobiedy. Aparaty śmienne, ale to się skończyło. I budzik. Tak, tak, przy którym nie mogłeś zasnąć, tak głośno pięknie. Motoryzacja jest dość dobra, ale teraz... Ale to nie ich jest. Do nas nie dociera, może. Ale wie pan, to nie jest tak naprawdę motoryzacja, to są wszystko zachodnie firmy. Te same modele może pan kupić na zachodzie też. Nie wiem, ale... A jakie pan za... Bogi czy tam... Ale Bogi się nie produkuje tak naprawdę. Ale to zespoły mają chyba z zachodu. A Łada nie ma na przykład. Chyba Łady już nie ma w produkcji. Chyba tylko Niniwy zostali. Mówiąc, panie redaktorze, rozumiem, że otrzymał pan odpowiedź na swoje pytanie, bo za panem zgłaszał się Gniewomir i teraz proszę. Podobnie jak Robert Kuraszkiewicz ostatnio... Troszkę głośniej, prosimy. Tak jak Robert Kuraszkiewicz w wywiadzie ostatnim, zwraca uwagę na to, że Amerykanie już spodziewali się od dłuższego czasu, że taka interwencja może być, bo jak zwykle to się z mediów wydaje, że to wszyscy byli zaskoczeni, ale... Mam takie krótkie pytanie. Dokładnie od którego momentu Amerykanie już byli, no powiedzmy, przekonani, że taka interwencja będzie? Tego nikt nie wie i nikt się nie dowie. To jest pierwsza sprawa. Ważne jest tutaj może to, że od końca ubiegłego roku amerykańska dyplomacja w sposób jednoznaczny twierdziła, że Rosja jest gotowa i dokona agresji. Od końca grudnia. To jednoznacznie. Mówiła. Natomiast Putin odpowiadał, że to jest histeria. I trzeba powiedzieć też, że sądzę, że od grudnia, to jest moje przekonanie z tego, co, ale siedzę na bieżąco w tym, przygotowuję zresztą książkę na ten temat, że od końca, przynajmniej od końca grudnia, Ukraińcy dostają dane w czasie rzeczywistym. To pozwoliło im uniknąć strat przy uderzeniu lotniczym i rakietowym w nocy z 23 na 24 lutego i pozwoliło im na błyskawiczne przeprowadzenie kontrakcji. Przecież Hostomel, to lotnisko, zajęły doborowe jednostki. Gdyby Ukraińcy nie przygotowali kontruderzenia, to Gwardia Narodowa Ukraińska została przepędzona. Po prostu Ukraińcy wiedzieli, że coś takiego prawdopodobnie nastąpi. Czyli mają jeszcze większy teren niż Polska. Tak, żeby sekundkę, ale Rosję. Przepraszam, musi być pewien porządek. Zgłaszał się Bozio, potem Szymko, potem kolega. Proszę bardzo. Pan profesor dość czarno przedstawił przyszłość tych działań wojennych obecnie na tym Ługu Donbaskim i ogólnie w całym regionie wschodniej Ukrainy. Załóżmy, że no, niestety tak się stanie. Jak pan profesor widzi przyszłość
okrojonej, tak, znaczy w taki sposób terytorialny Ukrainy, bo przecież jak wiadomo, tam mieści się ten ciężki przemysł, ważne zakłady. Według niektórych danych ten OFA odpowiada za około 20% ukraińskiego PKB. Nie będę się sprzeczał, czy tak, że tak jest, czy nie, ale z takimi danymi się spotykałem. Więc oczywiście to są nie tylko zakłady, ale to są też bardzo nowoczesne przedsiębiorstwa. Przecież to są przedsiębiorstwa też i chociażby w Charkowie, które produkują wysokiej jakości uzbrojenie. Ukraina ma bardzo dobrą myśl techniczną wojskową, że głównie to dotychczas sprzedawała. Powstał teraz na Zachodzie taki plan Marszala dla Ukrainy. I tylko to może Ukrainę uratować. Tutaj nie mówiłem Państwu, ale uważa się, że jak nie nastąpi żadna duża pomoc, to 90% Ukraińców stanie na skraju biedy, tak jak państwa trzeciego świata. Czyli jeszcze pewnie będzie taki eksodus Ukraińców. No tak. Więc tu jest to wszystko, zależy tylko i wyłącznie od międzynarodowej pomocy. Boże, gdzieś znajdę. Więc Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że spadek ukraińskiego PKB do końca roku może wnieść od 10 do 35%. 90% ludności Ukrainy pod koniec 2022 roku, według właśnie funduszu, znajdzie się w stanie ubóstwa lub będzie nim poważnie zagrożona. Kolega zgłaszał się jako... Tak? Proszę. Tak. Zauważyłem, czytałem w mediach, zanim rozpoczęła się na nowo wojna na Ukrainie, że Rosja zgromadziła przy granicach Ukrainy między 160 a 190 tysięcy żołnierzy, gdzie część z tych wojsk to była zapewne rozgwardia i lekko wyposażona WDW. Tak sprawdziłem konkretnie, jakie wojska posiadała Ukraina, to posiadała około 250 tysięcy wojska i świeżo tworzoną obronę terytorialną. I no, mam pytanie, jak to jest, że mówi się, że cały czas Rosja ma przewagę, oczywiście ma przewagę w ciężkim uzbrojeniu artyleryjskim i w lotnictwie, ale w sile żywej, ludzkiej, no to nie wygląda to już tak na korzyść Rosjan. Mógłby Pan to też rozwinąć? Tak, mogę. Oczywiście, to jest dobre, bardzo dobre pytanie. Rosja ma... Ukraina ma 250 tysięcy żołnierzy. Buduje gwardię też narodową od 2016 roku. To są siły podległe pod MSW, ale razem się przyjmuje 250 tysięcy. Natomiast Rosja ma 900 tysięcy żołnierzy, a rozgwardia to jest co najmniej 350 tysięcy. Czyli to jest 1 250 000 tysięcy. Nie wiem, jaką część stanowią żołnierze kontraktowi. Dlatego, że tylko ich według prawa rosyjskiego można użyć do działań bojowych. No, teoretycznie do działań specjalnej operacji wojskowej, taka jak tam jest, można, ale obiecano, że nie będzie. Więc przy tym trzeba pamiętać, że te 190 tysięcy żołnierzy, może więcej, bo może trochę mniej. No nie wiem, liczyliśmy, że 130-140 to jest przy granicy rosyjskiej, 35-45 tysięcy, 40 tysięcy na terenie Białorusi. Ale to są wojska do użycia. Natomiast 250 tysięcy to są żołnierze, a przy bardzo przyzwoitych armiach takich no, mobilnych, to nie więcej niż 60-70% może być użyty na polu walki. Reszta to jest logistyka, szkolenie, dalekie sztaby. Rozumie pan? To jest po prostu, powiedziałbym, że jak Rosjanie, jak Ukraińcy mogliby wprowadzić na pole walki 180 tysięcy, 200, to będzie olbrzymi wysiłek. Znaczy, no, ja rozumiem, że te 190 tysięcy to również logistyka w to wchodziła. Bo... Ale to jest ta logistyka bojowa. To nie jest ta logistyka, prawda, która chroni magazyny, produkcję i tak dalej. 190 tysięcy to chyba stan bojowy. To jest to powinno towarzyszyć. Zresztą chyba było bardzo oszczędnie ta logistyka zbudowana, bo nie przewidziano tak długich walki, pod Kijowem i Charkowem padła.
Słynny przykład, kiedy żołnierze któregoś z czołgów, kiedy im starczyła się benzyna, im dostarczyli i poszli na posterunek policji, licząc na to, że na posterunku policji wydadzą trochę paliwa. No tam ich aresztowano. No bo im mówiono, że to jest organ, to jest... W ogóle to jest jedna rzecz. Może to niepotrzebnie pominąłem. Większość żołnierzy, która walczy, to nie są Rosjanie z centrum europejskiego. To czasami nie są Rosjanie, Buriaci. Tak, to są Buriaci, Dagestańczycy, Inguszetowie, ale Rosjanie też i z Syberii. Ich pojęcie o świecie jest prawie żadne. To jest bardzo niski poziom szkół, dziesięcioklasowego i tak dalej. I jak im powiedziano, że jadą bić się z faszystami gdzieś na Ukrainie, to oni tak to przyjęli. A spotkali się z stopą życiową wyższą niż swoich dagestańskich wiosk. No to jest ten słynny przechwycony list, tu w każdej chałupie jedzą Nutellę i mają laptopy. Tak, ja rozumiem, że tu pan pyta, odpowiedź na pytanie otrzymał. Zgłaszał się Szymko i kolega, czy ja źle widziałem? Nie, nie. To Szymko, tak proszę. Czy dynamik stanął po wojnie, kiedy no, przed negocjacjami, według mnie, pesymistycznym, twierdził pan, że Cherson i w ogóle no, prawy, że Rosjanie jednak będą na prawym brzegu, prawda? Już są. No tak, ale jak długo? No według mnie stamtąd jednak zostaną wygonieni. Czyli generalnie patrząc na ogólną sytuację, jakby pan się ustosunkował do tego, co dla nas jest istotne, bo żeby Ukraina wyszła w jak najlepszym stanie z tej wojny. Czyli co zrobić, żeby im w tym pomóc? Rozszerzyć front tak, że będą bardziej zaangażowani w to Rosjanie lub ich sojusznicy, a Ukraińcy nie. Czyli rozszerzyć przez Rumunów na Naddniestrze i przez powstanie na Białorusi. No, dla nas najistotniejsze jest to, żeby w wyniku tej wojny jednak Mołdawia nie wpadła w ręce Rosji. To jest najistotniejsze. Jeśli pan no, o tej, coś na ten temat powiedział. No, powiem tak, możemy się nie zgadzać, bo obydwoje dywagujemy w tej chwili. No tak, tak. Każdy z nas może mieć tutaj własny pogląd. Sądzę, że obwód chersoński jest oparty o Krym, czyli o garnizony rosyjskie, dlatego będzie go łatwo Rosjanom bronić. Natomiast czy pójdą na Mołdawię, w kierunku Mołdawii, Naddniestrza, to oznaczałoby dwie rzeczy. Po pierwsze, odepchnął Ukrainę od Czarnego Morza, więc to będzie fatalne dla Ukrainy, to jest raz. A dwa, rzeczywiście zdestabilizują część Europy Środkowo-Wschodniej. Uderzając na Mołdawię, no, wyjdą poza te granice tolerancji świata zachodniego. Może po prostu Rumunii powinni wejść na Mołdawię? No, Mołdawia miała swoją szansę po 1991 roku, mogła aplikować do powrotu do Rumunii tych ziem. No, nie chciała wtedy. Pan się zgłaszał, pan, tak? Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, powiedział pan o takim znaczącym przełomie personalnym w wojsku ukraińskim w roku 20, a bardziej w roku 21. I pytanie jest, na ile te reformy wojskowe były intensywne za czasów prezydenta Poroszenki, a na ile za czasów Zełenskiego? Czym one się różniły i czy po wyborach to raczej była kontynuacja tego, co zostało zaczęte za Poroszenki, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o reformy dowodzenia i współpracy z Amerykanami, czy prezydentura Zełenskiego była tutaj swego rodzaju przełomem i mocnym przyspieszeniem? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie bardziej ogólne. Dlaczego Ukraińcy sobie tak dobrze radzą? Przepraszam? Dlaczego Ukraińcy sobie tak dobrze radzą? Bo tak jak chyba mieliśmy w większości, może nie słuszne, ale jednak jak taką wizję państwa i społeczeństwa, które no, chce się jak tam wybić na tą swoją niepodległą suwerenność, no to jednak, że ono jest jednak w dużej mierze skorumpowane, prawda, na bardzo różnych szczeblach,
No, sądzę, że rozkradane, bo jednak w skali jak Rosji jest pewna nieudolność, że nie jest to społeczeństwo zorganizowane, a teraz możemy chyba powiedzieć, że my zostali napadnięci, no to chcielibyśmy mieć taką organizację, ja tutaj nie mówię tylko o wymiarze militarnym czy o morale, które jest pewnością wybitne, ale o tak różnych szczeblach organizacyjnych, nie tylko stricte wojskowych, bo przecież także propaganda, na przykład ukraińska, sprawność komunikowania się z mediów społecznościowych, chociażby bezpośrednio z Elonem Muskiem i jakby wiele innych typu kwestii. Czyli jakby wracając do początku pytania numer dwa, jak to jest, że oni sobie tak dobrze radzą i czy to jest słusznie, że jesteśmy zaskoczeni? Czy może jest tak, że w jakiś sposób Ukraińców nie docenialiśmy? Czy jest tak, że pewna zmiana zaszła niespodziewanie właśnie w ciągu paru ostatnich lat, której nie było widać z odległości kilkuset kilometrów? Na pierwsze pytanie pan mogę powiedzieć tylko tyle, że Ukraińcy bardzo mocno chronią swoją tożsamość wojskową. Bardzo mocno. Nawet do dzisiaj nie wiemy, jakie mają straty. Nie podają w ogóle. Te dane, które może pan zobaczyć na przykład przy Global Power Fire, to są dane statystyczne. Nie jestem w stanie nic mądrego powiedzieć o organizacji dzisiejszej armii, oprócz tego, że ona przeszła głębokie zmiany pod wpływem amerykańskich i brytyjskich doradców. Amerykanie byli odpowiedzialni za działalność lądową, Brytyjczycy między innymi za snajperów, Niemcy za polową służbę medyczną. Amerykanie stworzyli system grup walki grupami, tymi niedużymi grupami, w tym grupami batalionowymi. Natomiast jak to się ma do tej armii, która była w 2014 roku, to mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest zupełnie inna armia i że ona się zaczyna zbliżać do standardów natowskich. Ale gdybym miał znaleźć, ile ma dywizji, brygad, grup batalionowych, jak jest organizacja na przykład sił morskich. Wiesz, że mają 13 niewielkich jednostek. Ale czy to jest eskadra, czy to są dwie eskadry? Nie wiem, jak jest zorganizowane w tej chwili ukraińskie lotnictwo. Jaka część jest powiązana z wojskami lądowymi, a jaka część jest całkowicie samodzielna. Nie wiem, jak duży jest specnaz w ogóle ukraiński. Ukraińcy bardzo mocno to chronili. Tylko zmiany personalne, o którym państwu mówiłem, nie dało się ukryć. Natomiast druga rzecz. To jest zawsze trudne pytanie. My jako Polacy uważamy się za naród bohaterski, świetnych żołnierzy i tak przez wszystkich podobno mamy być cenieni. Ale w wieku XVIII i w wieku XIX byśmy pochodzili za wyjątkowo złych żołnierzy. Więc chcę państwu panu powiedzieć tak, że tu liczy się po prostu pewien duch narodu. Morale. Pewne morale. Te morale zostały wywołane na Ukrainie w 2005 roku, bolszewicka rewolucja i klęski, które Ukraina poniosła w roku 2014-15. A to jak będzie pan przeglądał prasę ukraińską, do września łączy się wielkie nadzieje. To jest prasa pisze o kolejnych zwycięstwach, kolejnym zajmowaniu miejsc, odbijaniu wiosek, miasteczek i tak dalej. To się potem zmienia, kiedy Rosjanie wchodzą, wspierają, zmienia się w zasadzie od Iłowajska. I to widać też w prasie, tą olbrzymią gorycz. Oni to przeżywają. To nie jest gdzieś tam daleko wojna na wschodzie. To jest po prostu coś, co dotyka każdego Ukraińca, przede wszystkim młode pokolenie. Ono się musi albo zidentyfikować z walką, albo po prostu odwrócić plecami. I mamy na Ukrainie proces identyfikacji z własnym narodem. Ten proces takiego patriotyzmu, który jest budowany w
kontrze do rosyjskości, w dużym stopniu w kontrze do rosyjskości. Nie do narodu rosyjskiego, ale do Rosji jako państwa, jako wiecznego zagrożenia, jako tego, który nigdy Ukrainy jako niepodrogie nie tolerował. Rosjanie wprawdzie twierdzą, że jest byli jedynym państwem, które jako pierwsze uznało Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką, ale jak ta Ukraina Radziecka wyglądała, to sami Ukraińcy wiedzą. Więc ten proces budowy nowoczesnego patriotyzmu łączy się też z procesem budowy nowoczesnego społeczeństwa, a więc szacunku dla demokracji, dla internetu, dla wolności wypowiedzi, dla poszukiwań pracy. No, jakbym się miał zastanowić, co na moje pokolenie wpłynęło, że ono tak ładnie się sprawdziło, to między innymi to, że znaczna część mojego pokolenia jeździła do pracy na zachodzie. Myjąc gary, czy czyszcząc hotele, uczyliśmy się innego świata. Wracaliśmy po prostu jako inni. To jest ten proces, który Ukraina przechodzi. Tak? W największym skrócie. Tak, tu zgłaszają się dwie osoby i to będą już dwa ostatnie, bo pan profesor musi jeszcze poza Warszawę dojechać. Tylko pozwolę sobie na jedno zdanie komentarza. Wojna jako czynnik modernizacji. To jest taka formuła, którą warto, myślę, tutaj wypowiedzieć, prawda? Pan i potem pan na końcu. Proszę bardzo. Roman Marowski. Profesorze, ja chciałbym spytać taką rzecz. Jak pan uważa, czy Stany Zjednoczone mogą i czy muszą z punktu widzenia moralnego stosować przeciwko Rosji broń jądrową, bo przecież Ukraina była trzecim państwem jądrowym na świecie. Pierwsze Stany Zjednoczone, druga Rosja i trzecie Ukraina. I ja bardzo dobrze pamiętam, jak w latach 90. ręce wykręcali temu Krawczukowi, żebyś oddał broń jądrową. I oddał nie Polsce na przykład, co byłoby w jakimś sensie ugruntowane, czy Francji, a oddać Rosji, to czy teraz Stany Zjednoczone mogą i czy muszą stosować broń jądrową przeciwko Rosji? To pierwsze pytanie, bo u nas tak mówi się jeszcze, że szkoda, że Stany Zjednoczone rzucili bombę atomową na Hiroshimę i Nagasaki. Trzeba było wtedy jeszcze rzucić na Moskwę i Leninka. I pytanie, pierwsze. I drugie pytanie, czym ta wojna skończy się według pana profesora? Dziękuję za te dwa bardzo ciekawe pytania. Pierwsza rzecz, tak małe uzupełnienie. Ukraina statystycznie była trzecim mocarstwem jądrowym, ale wszystkie elementy startowe były w Moskwie. Uruchomienie to wszystkie elementy startowe. Gdzie była na Ukrainie? Nie do użycia, bo to wystarczy po prostu wziąć pewne te rzeczy. To było do odrobienia, ale nie do użycia było to. To musiało być, dużo wysiłku musieliby technologicznego Ukraińcy zrobić, żeby ta broń jądrowa była użyta. Oni ją przehandlowali za ten układ budapesztański. Za obietnicę Rosji, bo to jest memorandum, to nie jest dokument obowiązujący, to jest ku pamięci, że my Rosjanie obiecujemy, że nie napadniemy na was. Nie, powinniśmy mówić za obiecanki. Tak, obiecanki, że my nie napadniemy na was. Natomiast ta myśl, żeby rzucić bombę jądrową na Rosję, jest kusząca, ale proszę państwa, no, rozpoczęłby się wielki kataklizm. Taki pomysł miał na przykład MacArthur, aby rzucić bombę jądrową chociażby na Chiny i na Władywostok w czasie wojny koreańskiej. Sprzeciwili się temu zarówno Truman, jak i Brytyjczycy i Francuzi. To budzi olbrzymi niepokój. Bo jeżeli użyjemy broni taktycznej, ona nie może być nawet kilkaset metrów tylko skażonych. To zależy, jaki ładunek będzie jądrowy włożony. To jest początek. To jest tak jak
rozpoczęcie procesu, którego końca mi nie znam. I muszę Państwu powiedzieć, co ja jako obywatel tego kraju widzę. Jestem przekonany, że Polskę będą bronić do ostatniego polskiego i cudzego żołnierza. Dlaczego? Bo lepiej toczyć wojnę na polskim terytorium niż w Niemczech czy we Francji. Jeżeli miałaby się rozegrać wojna jądrowa, taktyczna, to pierwszą ofiarą, sądzę, będziemy my. Bo jesteśmy najwygodniejsi. Moja sympatia do Ukrainy była między innymi też i dlatego, bo sądziłem, że Ukraina w NATO przesunie nasze niebezpieczeństwo. Dalej na wschód. Rosja jest państwem, jak się okazuje, no, nieobliczalnym. Wystarczy niewielka grupa polityków zgromadzona na Kremlu i idzie w kierunku, którego nie możemy zmienić. Natomiast co do przyszłości, nie wiem, mówią szczerze, nie wiem. Chciałbym, żeby Ukraina wyszła z tego obronną ręką. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie przebiegała dalej bitwa o Donbas. W tej chwili Rosjanie mają postępy. Powoli mają postępy. To nie są duże postępy, ale te 2, 3, 4 kilometry, jakieś wieś, jakieś małe miasteczko zajmują. Za pomocą artylerii, mało artylerii. Tak. Dlatego, że Amerykanie przekazali haubice w tej chwili. 190 haubic ma trafić, albo już trafiło 155-milimetrowych z Ameryki na Ukrainę. Więc myślę, że przewaga jest po stronie rosyjskiej. To jest no, nieszczęściem dla Ukrainy i być może nieszczęściem również i dla nas. No, wyobraźcie sobie Państwo teraz granicę, która już jest nie tylko granicą polsko-ukraińską i polsko-białoruską, ale jest też granicą jednocześnie rosyjską. Mamy na północy bardzo zmilitaryzowany okręg kaliningradzki. Będziemy mieli teraz na wschodzie na przykład Ukrainę, gdzie będą rakiety na przykład Kalibr lub Iskandery. No, Iskander to jest 500 km dosyć dużej precyzyjnej siły. Mogą być to broń taktyczna, a też może być broń jądrowa zamontowana. Każdy punkt, zresztą jeden kiedyś, to już na koniec rozmawiałem, to było dawno, kilka lat temu z oficerem rosyjskim. Przypadkowe spotkanie i to zeszło na Ukrainie. Był tam u swojej rodzinie i mówił, że ta Polska, co to jest? Jeden okręt podwodny z odpowiednią ilością rakiet z głowicami jądrowymi po całej Polsce. To jest taka mentalność. Po prostu. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Michał Orzechowski, dla niektórych znany z internetu jako Michał Aleks. Wróciłem dwa dni temu z protestów w Ukrainie. Które Państwo mówią. Wszystkim co będzie. No, co by nie było Państwu zarzekami to od lat Ukraińcy nie odpuszczą i nie ma takiej opcji. Czyli nawet jakby się mieli bronić na linii, nie wiem, Lwowa. Oni nie odpuszczą, nie ma. Oni 8 lat się ćwiczyli, oni 8 lat się szykowali, tam jest 3 do 6 linii obronnych. Jak trzeba, to się będą cofać, ale oni nie odpuszczą. Nie ma takiej możliwości, Ukraińcy płaczą, że za mało żołgów, żeby pójść na Moskwę po prostu. To jest w tej chwili. Proszę Państwa, no, ukraińscy żołnierze to były ceny armii rosyjskiej czy sowieckiej, to byli podoficerowie, to było to co najlepsze w armii i oni po prostu na Moskwę za darmo z kozakami. Moskwa też nie może odpuścić, bo to jest mechanizm, jak oni cofną się, to się rozpadną, mam nadzieję. To będzie trwać, ale pamiętajcie, że jak oni robią, Rosja robi stan wojenny, to oni mają, nie wiem, 1-2 miliony żołnierzy i to jest po prostu taka informacja obiektywna, to musimy uwzględniać, nie, że to będzie się rozszerzać, czy to się będzie rozszerzać. Ale na całą Europę. Co do wszystkim zdrowia, są opcje pośrednie. Te Rosjanie teraz podpalają przypadkiem te wszystkie elektrownie atomowe w Ukrainie. Nie muszą tam walnąć jakąś atomówkę. Zachód o tym wie. A co możemy zrobić? No bo mamy sobie takie rakiety, co mają po 300 do 1000 km zasięgu. Ja sobie ostatnio przeglądam mapę elektrowni atomowych ruskich. Po prostu. Takiego Jarosa to można kupić w każdym sklepie z rakietami. Także Państwo na końcu jeszcze powiem. Z jedną rzeczą się nie zgodzę. Nastawienia Ukraińców do Rosjan, że to jest tylko do rządu. Kompletnie nie zgadzam się i zgadzam się wszystkim, co Rosjanie nie wiedzą, zresztą jak ja i koniec. Nie ma takiego kraju, nie ma takiego tematu, w ogóle Rosji nie ma i nie będzie. Wcześniej czy później po prostu nie będzie. Ten kraj nie jest godny, żeby istnieć. To plemię, przepraszam. Plemię, to nie jest naród, nie? Z imperialnym plemię. Które kompletnie nawet nie odpowiednie dba o swój kraj. Naród dba o swój kraj, a plemię nie ma, tylko zra na swój kraj dzień. Gdziekolwiek, no ja po prostu bym zmuszony, żeby mieć
powodu wyjazdu na szybkę z napisem Polska, nie robiłem tego dla mnie już panu podpisywania się, po prostu ze względu bezpieczeństwa wszędzie są blokposty. Jak oni słyszą, że ktoś mówi nie po ukraińsku, to od razu na glebę i no, wiecie, to przesłuchują, czy to nie jest szwajcarski, bardzo słusznie. Ale wszyscy, którzy widzieli napis Polska, Pola biało-czerwona, to po prostu z płaczem, z podziękowaniem i to dorośli, duży ludzie, nie jakieś tam pretensjonalne młodzież, tylko po prostu stawiają kawę, stawiają jedzenie, dziękują, płaczą za pomoc, pamiętam, i oni wiedzą. W tej chwili poparcie dla Polski to jest jakieś, nie wiem, 80-90%, także to jest, jak teraz nie zbudujemy, nie wiem, Trójmorza, Międzymorza, to poznajmy przy momencie. I tym optymistycznym akcentem. Jeszcze mogę tak proszę. Tak, że byliśmy dziećmi jednej, że to pan profesor teraz przygłosił. Na zakończenie. Ma pan dużo racji. Bardzo trudno jest dzisiaj w sposób jednoznaczny wyciągać wnioski co do stosunków polsko-ukraińskich w przyszłości. To, co się dzieje teraz, bardzo dobrze wróży nam na przyszłość. Po raz pierwszy Polacy, Ukraińcy nie są zakładnikami swojej historii. To mi się wydaje po prostu istotne. Natomiast co do obrony, chciałbym, żeby pan miał rację, żeby Ukraińcy się bronili. Ja tutaj nie mówiłem, ale daleko idącej pomocy wojskom gruzińskim przed 2008 roku udzielali ukraińscy specjaliści. I wojska gruzińskie w ciągu 5 dni poniosły olbrzymie klęski. W zasadzie Rosjanie mogli zajść Tbilisi. I sądzę, że Amerykanie wyciągnęli z tego wnioski. I dzisiaj wspierając logistycznie, szkoleniowo Ukrainę, korzystają z tych niedobrych swoich doświadczeń z okresu Gruzji. To jest moja rzecz. Ma pan też rację. Od 2015 roku ten teren jest bardzo dobrze przygotowany. Nie tylko pod względem fortyfikacji, ale on jest tak zwany ostrzelany, więc wiadomo gdzie, co i jak uderzyć. Gdyby doszło do wojny między Ukrainą na przykład, a armią natowską, być może Ukraińcy mieliby dosyć duże szanse. Ale wojska rosyjskie będą tak długo szły, aż po prostu zwyciężą. Żołnierz co najwyżej będzie bohaterem, martwym bohaterem. No, to widać było w Czeczenii przecież. No, wchodzili w jakieś obszary, auły, góry i tak dalej i nie martwili się swoimi stratami. W końcu któryś żołnierz dopadnie broniących się, więc to mnie przeraża, ale bardzo bym chciał, żeby pan miał rację. I z tym optymistycznym akcentem dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie doktorze. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na kolejne. Proszę śledzić naszą stronę, gdzie są informacje o spotkaniach. Może państwu powiem tak, jeżeli ktokolwiek będzie zainteresowany, mój adres mailowy klimecki michal@vp.pl albo zajrzyj na uniwersytet i tam jest mój adres. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.